live. W trakcie, no. Jest wyścig z czasem. Jest wyścig z czasem, 1,5 kg do zgubienia. Robercik musi się odwodnić. W tym celu pije alkohol oraz idzie zaraz biegać. Tak, przełyka termogenikiem. Idziemy robić cardio szybko. Przełyka termogenikiem. Tu masz co? Właśnie prowadzimy live'a z małymi utrudnieniami. Sorry, z wielkimi utrudnieniami, bo przecina. Przepustkę mam, zapierdolamy. Zgubimy ten kilogram, kurwa. Zgubimy w chuj. Zgubimy. Bizdu z taką transmisją cały czas przerywa. Kurwa, no nic nie poradzi. No. Idziemy? Czy jeszcze chcesz tu tabletkę jeszcze jedną? Nie, jedna postawa. Nie przegrałem. Dobra. Dobra. Powodzenia, chłopaki. Masz mu zrzucić ten kilogram. Zrzucimy. A co z tym naszym live'em? Jest czy nie ma? No nie ma, no. Tu co chwila się wyłącza. Aha. Dlaczego nagrywamy teraz? Bo jeszcze dupy nie smarujemy. Dokładnie tak. No, ale już ciemniejszy, czekaj, jaka jest różnica między... Syn młynarza, nie? Nie nasmarowane, a nasmarowane. Trochę widać. Nie za bardzo. Fajnie, bo na całym wyjeździe będę opalony. No nie, ale się nie opalę. No dokładnie. Niezwykle klapa wychodzi. O, wino w ręku. Na odwodnienie. Aż żyła przez cały brzuch widoczna. No nie? Kurwa, jakie cycki. Może jeszcze coś zjeść. Masakra. Ale widać, że klatę poprawiłeś. Naprawdę. Zajebiście. Biegać kardio lepiej. Dobra, Robur, zejdzie, kurwa, tylko nie wpierdalaj, tak, słyszysz? Bo jak zaczniesz jeść, to nie zejdzie. Słyszysz, Robur? Jak zaczniesz jeść, to nie zejdzie, więc nie jedz nic. Już teraz. Nie, no nie wiem, co jest tam. Jeden zjadłem pół. Pierdolę, używany cały jesteś, chuj. Pół zjadłem tylko. No nie, zostaw, wypluj to. Dobra, noc brązowienia i odwadniania dobiega końca, idziemy spać, jest druga w nocy. Butelka wina poszła, Robur, no jutro będzie lepiej na pewno, mam nadzieję, że nie damy lipy, nie będzie lipy na zawodach. Naładuje się to. No kurwa! O. Jak już było wczoraj 86, to było kurwa po prostu do przewidzenia. Fuj. Ale nic się czuje. Ale jesteś blady, człowieku, jeszcze? No, wczoraj no, ale spokojnie. Ale zajebiście, że jest pojęcia. Waga dobra. Akurat jest waga, no. Jak nie znacie pojęcia płaskość, no to dzisiaj macie definicję w chuj tego. Nie się przejść w chuj. No, i się przejść. Tylko peeling zrób kiedyś. Wiesz, tak wypadałoby brązer użyć na scenę jeszcze. Nie ta bluza, kurwa, gdzie ta bluza? Tu ma, a nie. W pijaku. Nie wiem, stary. Nie błeś. Nie, to drugie spodnie już załóż. Ty bym tak najebany, że nie pamiętam. Co? Co owce spodnie tam robiłem? A co, ja X-y tak nie brałem? Owca śpisz? Cześć YouTube, jak leci? Owca warszawski rąk. Gdzie jest ta druga rączka? Warszawski rąk. Masz pączek? Warszawski dzik. Masz tę już drugą? Masz. Dobra, idziemy smarować Robura. Chodź, krzyłeś? Patrz, może tak się da posmarować. I cały już. Ale program. Dzik w jego naturalnym habitacie. Przy drzewie.
Lukaj się. Nie wiem, czy jest ostry, dobra. Czekaj, niech sobie obliczę. Ile ja ogólnie nie jadłem? Ponad. Nie no, pluł całą noc i jest 79 i ile? I cały wczoraj dzień plułem. No, a ile było wczoraj? 83? Z litr to wyplułem. Chyba z tej strony. Wyplułeś litr. Dobrze, jedna warstwa, no to będzie okej. Okay. Litr wina poszedł. No a dzisiaj ile było? 79,900. To jest tej sztani, wiesz? Tak mi się wydaje. Tak jest, pogoda jest dobra, to się liczy. Czyste niebo w miarę. O, cześć. To jest under the dome. Jak waga? Dobra. Jest dobra. Biliśmy? No, 79 i coś ma. Pierdolisz. No. Warto było, kurwa, te kilometry. Było. Sprint robił. Kurde. Ale rano jeszcze byłeś? Już po tym, wszystko widać. Po tym naszym marszu było 8600 i już tu wiesz, zaraz najebany. Porobił kardio wysokiej intensywności z Błażejem i jest ok. No. Zajebiście. Wczoraj wieczorem, bardzo dobrze. Dobrze. Jeszcze fana spotkaliśmy. Tak jest. Boże, Wiza, jakiego fana. Wiza spotkaliśmy, pozdrawiamy. Mieszka tutaj niedaleko. Sorry, podaczasz, ale... Dobra, ty ej, bo bateria się kończy. Dobra, już. A nie naładowaliśmy debile. Schodziliśmy po schodach i poślizgnąłem się kamyków na układał. Z tych schodów spadłem na sam dół z nich, wiesz, na rękach, nie? Kroniki warszawskiego Rumuna. O właśnie, jeszcze tutaj. Dobrze ci noga wychodzi. Nie stało, bo tak trzymałem, że nawet do drapania nie. Ale powiedziałem, kurwa, jakaś trauma. Człowiek za karę nam, kurwa, coś się dąb wydaje. I te osy, no było ich, kurwa, no... Ciekawe, jaka różnica będzie po ładowaniu. Było, kurwa, ja to dumę miałem. Kurwa. Żeby gdzieś na to utykało. Ale pisiącym trochę. Jakbyś, kurwa, trzymał siatkę po zakupach. No. No, no. Masz przykuj nogę. Jakoś jeszcze nie. Zadowolony. Chociaż noga trzyma, ale... Dobrze będzie. O, to nie jest koniec redukcji. Kurwa, to jest przystanek dla ciebie. Ta, no. Dla mnie, ja mam nadzieję, nie... że też to jest przystanek. Dokładnie, kurwa. Dla kanału... Pokaż nam je. Dla kanału wszystko się zrobi, co? Zmotywować tych grubasów przed Tibią. No. Dobre. Smaruj, smaruj. Jak w Biedronce, tyle nic nie piłem, jeszcze tej wody pełno jest. No. Ma ktoś te gumy? Musisz podregulować sprzęgiełko. Ładowanie podczas drogi, bo czasu nie ma za bardzo, nie? Pompę paliwową może by chyba wyregulować. Paliwową? No dobra, doszliśmy do miejsca zawodów. Chłopca wpierdala. To już jest ta. Tak, to tu ona. Po czas ucieka. Czekamy tutaj na scenie, na wagę. Jeżeli jacyś zawodnicy lub zawodniczki przybyli, to prosiłbym szybciutko do weryfikacji na scenę. Zdrowia, jaki propaguje. Taka wstawka. O, widzę. O, co cię ogarnąć? A po co mam wchodzić na zaplecze? Sujebane, strasznie. Musisz nagrywać? Tak. Mam bronzer poprawić. Owce? No to mogę, dobra. To wejdziemy. Chyba, że tu poprawimy. Owca, co masz z bronzerem? Wytrzeć trzeba, chodź. Nie wiem, a jest jakiś nie gdzieś? Zapociłeś się mało. Izaki? Nie wiem gdzie. Nie, no mam tylko sandal. A jakieś ciastka masz? Nie. Kupić ci jakieś ciastka? Możemy pójść. Idziemy na lody ładować. Żyły, węglowodany. Jest z nami kilku widzów też i będziemy celebrować te parę godzin do zawodu. Robur, ile mamy godzin, żebyś doszedł do dobrego użylenia? 3 godzinki. Powinniśmy coś zjeść, bo zaraz pierdolniesz. Nie, no już tam coś sobie zjadę. Ale pamiętam, jak rok temu nagrywałem. A ja to nie wiem.
taki szok dla organizmu, bo właśnie mi się kurwa rzygać ciało, a łyczek wody tylko poszedł. No. Kurwa te majki to kurwa. Na tą kategorię to wiesz, nie musi być. Się też nawet wiesz, do końca nie ogarniam tam warunków z męskiej sylwetki. Ale widać, chyba klatka brzuch to jest to, co ma to zaznaczenie, więc widać u ciebie rozwinięte, nie? Też ten z Warszawy był taki trening. Polecam swój kanał Fitness for Free TV. Możecie tam znaleźć dużo instruktorów różnych sportów, przede wszystkim na rolkach, retransmisje z różnych zawodów. Coś polecam. Pozdrawiam Cezara Aksanowicza. Michał Owczarzak, Violetta Bydgoszcz.
przodem. Na pewno idziemy jedną grupą, nie zgubimy się grypą. No, mam nadzieję, że tak. Gdzie jeszcze po prostu są podobne zawody? Gdzie są poza Sopotem podobne zawody? Wszędzie, w całej Polsce. Z tym, że na jakimś szczeblu, no tutaj wiesz, my wybraliśmy te zawody najpierw ze względu na to, że poziom był taki, co my byśmy mogli sobie wyjść bez lipy. A teraz uważasz, się robi jaki coraz... to jest poziom? No poziom mniej więcej dla juniora, no zależy, no. No jak patrzyliśmy na przykład zdjęcia z 2011, tak zobaczyliśmy, o, możemy wyjść, nie, że poziom jest mniej więcej taka no, naturalna kulturystyka, nie? No, teraz widzisz, teraz się robi problemy, nie? No. To dlatego trzeba stworzyć federację dla naturalistów i zobaczymy. No i gdzie przymole? Robór, chodź kurwa, nie stawaj! Uważa, że każdy ma szansę w takich zawodach, czy trzeba mieć serio ten gen? Predyspozycję? Ta. No? Będzie pączek. Jest już tu. No, właśnie, przed nami. Gdzie on jest, bo ja muszę go namierzyć. Tam jest. Trzymać nicę? Troll. Skuteczny. Cześć. Jak masz na imię? Fabian. Jeszcze raz? Fabian. Głośniej, nie słyszę. Fabian. Skąd przyjechałeś? Z Trzewa. Co ci się najbardziej podoba w Sopocie? Chyba może. Czy uważasz, że ten mikrofon wygląda profesjonalnie? Trochę. Okej, dzięki. A co, ta trapa? Gad. Dobra. Są? Jestem! Jesteśmy. Cześć, ciągle nagrywasz? Nie, no teraz akurat. Dobrze. Dobrze. Pozdrawiacie kogoś, chłopaki? Kolegów, którzy mieli zamiar przyjechać, ale nie przyjechali. Okej, okay, pozdrawiamy kolegów, którzy nie przyjechali. Krystian Opara i Adrian Stawicki konkretnie. Tak. Wojechali na imprezę, a nie no, tutaj. Woleli przyjechać. Aha. Woleli zahać pałę. No i... Myślę, Bolka to niedaleko, ile to jest. No i każdy inny sport preferuje, nie? Pozdrawiam mama. O, mama słyszała? Syna pozdrawiam też. Karmić ładnie syna. Tak na procesji. O, ty dużo gadasz. No co ja? Dawaj. A co? Coś takiego, co... Ty kurwa zniknąłeś. To ty gdzie zniknąłeś? Teraz jak szliśmy. Co ty z nami? Nie, to szkoda komentować w ogóle. Pączek to... Napoleon! Nie, Endomorfis. No, Napoleon Endomorfis. Wszyscy są naturalni, nie wierzą. A kto jest najbardziej naturalny? Pączek. Najniższa osoba, jaką widziałeś. Chyba Pączek! W ogóle oficjalnie założyłem się z Pączkiem, nie? No. Że będę miał na następny rok lepszą formę. Dobra. A, jestem. Nie wiem, co do drugiego materiału, bo muszę się znaleźć. Będziecie mieli do oglądania. W kilku częściach powiem. Jeszcze ja, nie? Dobra. Nie, ja sobie wrócę.
nie robiłem? Nie, nie robiłem. Dobra, no. Jedna paska. Co? Co? Ty boisz? Tak? Najsłynniejsze kino świata. Dobra, dzięki. Zajebiście. Dobra, teraz ustawmy się. Mamy statyw, mamy samochód. No to ja walnę szwagę. Co? Szwagę walnę. Co ty dałem? Przecież mówię, że przed fotem siedzi. No kurde. Gra jak chce. Teraz robimy grupowe? Dobra, teraz gdzie tutaj jest samowyzwalacz? Ogno! Zajmijmy się. Jest! Nie chcesz, ty go ma jak chcesz! Nagrałem co? Chyba nie. Chyba nie, no dawaj. Dobra, każdy to co chce. No ja napisu. Polują. Kiedy? Już? No, dawaj. Dawaj. Będziemy wspominać cały rok do kolejnego Sopotu. Za rok chce się widzieć na scenie. Oczywiście i za rok jeszcze ja będę właśnie pomarańczowy. Ja nie. Bądźcie gale męska sylwetka. No. Piękny Sopot. Ten mięsień jest funkcjonalny, coś podnieść ciężko, zrobić przysiad, no to się później przekłada, no nie wiem, łatwiej ci jest robić chociażby czynności, nie? A crossfitowe elementy wprowadzać do... Jebać crossfit? Nie, no ja wiem, że jebać crossfit, ale... Nie, no nie, crossfit jest okej, funkcjonalnym, kurde, no... To nie jest, nie porównałbym crossfitu do siłowni, bo to jest inna dyscyplina, no każdy lubi co innego, ale... Jako zastąpienie treningu cardio? No to jak najbardziej, myślę, tylko teraz znowu wchodzi ta kwestia regeneracji, tak? No bo okej, no załóżmy, że chcesz zbudować masę, no to załóżmy, że robisz poniedziałek klatkę i to jest twój główny priorytet, to teraz tak crossfitowo ćwiczyć, żeby tej klatki nie przemęczyć i dać jej odpocząć, no to trzeba jakoś to fajnie wkomponować w plan, nie? A na przykład tabata jako cardio, cokolwiek, spacer na przykład, jak nie ma, albo no te, nie wiem, sprinty, żeby nie siedzieć na rowerku, wiesz, i chyba, że naprawdę jest tak, że redukujesz, jesteś zmęczony, ja tak zrobiłem, tam miałem chyba 2 tygodnie takie. Co już się nie regenerowałem po prostu. Tak? I zmieniłem sobie na rowerek 20 minut, właśnie ze względu na to, że już byłem zmęczony. Ale jakimś tam tempem takim dość intensywnym. Otrzymaj. Jak sobie poradzisz? A to mam. Idziemy na cheat day'a. Oczywiście musimy się trochę rozdzielać, bo nie może być za dobrze. Poczekajcie może chwilę, bo zobaczcie, owca jest 100 metrów tam daleko, więc musimy poczekać. No. Natura 100%. Co to daje? Co ty bijesz, młody? Co? Co ty bijesz? Nie jest naturalny, nie wiem. Nie mogę ci powiedzieć. Nie wiem, to mięso to... A teraz? Ostrość jest? Jest, git. No. Także nie polecamy tej knajpy. Nie mogę powiedzieć nazwy, bo mnie do sądu. Knajpy TF. Jak to się przybliżało? Także nie wiem, jak się ten region nazywa. Szkoda kalorii, nie? No ale takie makarony, widzicie, takie kawałki kurczaka, te mięso nie jest smaczne. Sakera jest pod program. Grzyba podobne. No, trochę grzyba. Recenzja, wiesz, jak na kanale. Okay. Słabo, naprawdę, to jest grzyb, nie? Zjadłbyś to, Ernie? Nie, no nie. Co to jest? Zjadłeś to ponczo? Kurwa! Zjadłeś to? Czekaj, bo nagrałem, że nie lubię. To znaczy akurat te grzyby lubię, ale ogólnie danie jest chujowe. No ale weź ocen, nie jak na kanale ten hity i w ogóle, bo hity zajebiste. No to wygadało. Za mało cukru, za mało czekolady. Czuję tu. Ile to kosztowało? 28. Pierdol. Ja pierdol. Co ty gadasz? Za dwa. Co? Ile to? Za dwa. Nie. Za jedno? Co ty gadasz? No, skurwiłem się sobie. Za jedno 28. Pierdolisz.
Pragnę przypomnieć, jak że tam są te zajebiste lody włoskie za 6 zł, nie? Jadłem, człowieku, taki. Zajebiste. Tam mówiłeś dwa i tak, więc ktoś i tak to musiał zjeść. No. Najgorsze danie świata. Tak się nazywało w menu? Może było po tajlandzku napisane. Ja pierdolę, jakaś... Patrz, wszyscy... O, kebaby, gofry. No, właśnie patrzą, że inny takuje, a jeszcze tylko na jedno. A my na bogato, za 15. Skaty. Ile? Tylko za jedno? Trzy tylko za jedno i inny sakuje. Wygrywaj to dalej? Najgorszy na nie świata. Będziemy od 5 godzin. Sakar jeszcze musi trochę zjeść, żeby ocenić. No już wszystko w sumie ciekawego powiedzieliśmy o tym daniu. 0 na 5, kurwa. Nie ma tego. Ja pierdolę. Nie ma co. Widać w chuj. Wtedy my byli tamniejsi, bo jest chuj. Bo wtedy w ogóle nic nie robiłem. Ja wiem, że jesteście. Chuj ci wróciło. Kiedy wy byliście? W marcu. No nie mogę, bo jem. No. To wtedy to w ogóle, zaczynałem basen dopiero. I wagowo pewnie też dużo mniej było, nie? No, 6 kilo. No, widać, widać. Ernest. Tylko jednak głodny ciężaru pewnie jesteś, nie? To wchodziłoby się na większe. Boli mnie w chuj. Na grube berty. Takimi pierdołami macham, że to nawet to jedzą sobie ludzie. Ja pierdolę, wszyscy mają zajebiste jedzenie. Wiesz, jak już powiedzieliśmy wszystkim, żeby zamówili jedzenie i poszli i my też zamówiliśmy, to owca do mnie zadzwonił, że w KFC jest 6 stolików wolnych. No gorzej mogę. Weź mi zrób gdzie ty. W głębie mogą jeść makaron? Czy nie? Wiesz co? Zobacz, zamiast kupić bułkę za 20 groszy, to ty kupuj na 25 groszy. Kurwa, niech wiedzą, że się powodzi. Nie jest biorące dla nich, bo maltretowanie zwierząt. Potem ludzie. Widzimy się za rok, panowie? Prawidłowo. No, o, dobra odpowiedź. A bym był do Warszawy przypadkowo za chłopcie. Robić to. Ja pierdolę, ile przyjebało ich. Ja, my mamy baterię, bo ja taki random napierdalam teraz. No. Gdzie chcemy mieć ostrość? Cześć YouTube, witamy na spotkaniu WK. Zaraz będziemy testować batoniki. Obiecaliśmy wam kolejny test batonów ze względu na to, że Sakery lubi wpierdalać takie rzeczy. Myślałem, żeby zrobić liquida. Nie tak już nawet ten sposób. Ale ty w ogóle nie robisz liquidu? Nie, reverse. No tak. Już jesteśmy pod koniec spotkania, wszyscy zmęczeni. Będziemy pewnie się kierować troszkę już do naszej kwatery poleżeć. Spotkanie. Kwatery dzikie. Nie, ja już piłem, tak się najebałem, że szok. Mamy coś, człowiek. No, już mam dosyć alkoholu na dzisiaj. Ja szanuję Warszawę. No i prawidłowo, bo one już nas, nam stałym wyzywali. Nie ja. Git.